Witam Was, kochani. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić szybko kolejny fajny stroik. Inspiracją było dla mnie znalezienie tego oto żywego mchu. Piękna sprawa, patrzcie, znalazłem go tam w ogrodzie. I oczywiście świąteczne kwiatki, czyli bratki. Jak to mówię. Także pełna improwizacja, jakieś świece, jajka, tu mamy jakieś elementy dekoracyjne, trochę bukszpanu. Zaczynamy od tego, że dajemy trochę zrębków. Przygotowałem tu takie zrąbki do wypełnienia mojej miski. I co, teraz dajemy nasze świąteczne kwiatki. Wiosenne kwiatki, o, wiosenne, nie świąteczne, tylko wiosenne kwiatki, czyli bratki. Bratki mamy i teraz to, co mnie urzekło, mech. No i pięknie, mech wypełnił nam. Donice, teraz świeca. Tą ziemię też wykorzystam. Tatusiu! Oczywiście kilka gałązek bukszpanu. Dobra, myślę, że wystarczy. Teraz jakieś, powiedzmy, jajeczko rzucimy. Może żółty. Zielony. Teraz co jeszcze byśmy tu dorzucili? Ach, tutaj mamy jakieś dekoracje. Typu motylki. Mówiłam, nie wiem, korzystaj mi tego. Dobra, i tu jeszcze mamy coś takiego. Możemy też coś tu wrzucić, udekorować. Powiedzmy, damy jakiegoś króliczka, tylko skrócimy troszkę. Proszę cię. Dziękuję. Skrócimy troszkę ten patyczek. I jeszcze tu mamy jakąś owieczkę. O. Do koloru. I tak wygląda efekt końcowy naszego stroiku, do którego wykorzystaliśmy ten mech, żywe bratki, trochę bukszpanu, oczywiście tam jakieś świeczki, tego typu rzeczy. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach te bratki, które troszeczkę ucierpiały, puszczą następne kwiatuszki. Tu już ten biały nam puszcza i będzie stroik ładnie się prezentował, będzie cieszył oko przez następne kilka tygodni. Słuchajcie, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Podsunąłem Wam jakieś nowe pomysły, w szczególności wykorzystanie tego mchu. Zapraszam do robienia swoich wersji stroików. No i co? Jeżeli filmik Wam się podobał, zapraszam do lajkowania, subskrybowania. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Wkrótce nowe pomysły. Dzięki, trzymajcie się, cześć.